No cześć, witam was wszystkich na następnym odcinku naszego Let's Playa. Więc powiedzieli nam, żeby uciec z tego miasta, to dobrze było się przebrać za żołnierza Talmberga, wtedy nas musiałby puścić. Mamy też wziąć konia opcjonalnie. Dosiąść konia i ukradnij. To jest koń, który nie pisze ukradnij. To jest koń, który pisze wsiądź, więc jak wsiądziemy na niego, to jest koń Dziwisza, to nie, to go wtedy nie kradniemy, bo to jest nasz koń. Jakim cudem to jest nasz koń? Nie wiem, ale okej. Okay. Więc następną sprawą, co powinniśmy zrobić, to to, że wziąć tą zbroję. Okej, okay, okay, mijemy się. Przepraszam cię, minęliśmy się. A zbroja jest... Okej, okay, zamykamy. Nikogo nie ma w domu. Torcza z Halmberga. Tak. Bardzo łatwe wyłamywanie się. Dobrze. Dobrze. On właśnie wyszedł z tego miejsca, bo tutaj kontrolował. A bierzemy to wszystko. Bierzemy. O, przepraszam. On stary nie dowidzi tam za bardzo. La 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 la. Więc oni tutaj chodzą i kontrolują to miejsce, bo doskonale wiedzą, że tam jest. Ale on nas nie zauważy, bo to jest dziwisz, on jest starszy człowiek, więc on nie za bardzo tutaj tego tam... Kurde, dobrze zachowałem tę grę. Zamykamy drzwi. Jaki moment, kurde. Bierzemy strzały. Bierzemy wszystko. Bo musimy być przecież. Pójdziemy na drabinkę na dół. No już tam nikogo nie ma. Czy możemy się spojrzeć? Okej, okay, nikogo nie ma. Puste jest pole. Puste pole, dobrze. Dobrze, co tutaj jest? Włamywanie trudne to nie. I bardzo trudne, więc nie możemy tego ukraść. Niestety, nie możemy. Tutaj natomiast gdzieś jest kradni coś? Gdzieś to było kradni. Co możemy tu kraść? Nic nie ma, okej. Okay. A tutaj możemy coś kraść? Nie. Może się ubierzemy w tą zbroję, bo ukradliśmy to już. A która ma najwięcej zabezpieczenia? Przyłbica, rękawice, lekka przeszywica. I tutaj się zmienia to wszystko, widzimy. Jak założymy hełm, to mamy hełm. Jak mamy rękawice, to mamy już rękawice na rękach i to będzie widać. Lekka przeszywanica, kołnierz kolczy, pikowany czepiec, dekoracyjny. A butów nie mamy, ale wyglądamy już w miarę jak jakiś żołnierz wyglądamy. Okej. Okay. Dobrze. Nie jest źle. Trochę się boję. Czy ktoś tam wszedł? Cholera, jasne, oni tu ciągle chodzą. Okej, okay. Nikogo nie ma w domu. Nikogo nie ma w domu. A zamkniemy to. Jesteśmy teraz ubrani jak żołnierz, jako tako. Jestem ciekawy, czy jak z nim porozmawiamy, to... God be with you. Czy on nas rozpozna? Co myślisz o ludziach ze Skalicy? Mądrze gada, polać mu. Mądry człowiek. Lubię tego strażnika już. Okej, okay, teraz pójdziemy na tam, a to jest chyba Chamberlain? Podkomorzy oni mówią? Okej, okay, dobra, niech będzie wam podkomorzy. Naprawdę po polsku się mówiło inaczej na Chamberlaina. Muszę sobie przypomnieć jak. Okej, okay, czy tu jest jeszcze jakieś inne, co możemy, że tak powiem sobie, wziąć coś fajnego tutaj, tego? No pamiętajmy, że źle się skradamy, teraz jest bardzo źle, ponieważ... Okej, nie tu, nie tu. A, tu też mogę kontrolować.
ale chcemy mieć. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Hey, who's there? Nikogo nie ma w domu, nikogo nie ma w domu. Cholera, on wchodzi przez drabinę. Nic się, nic nie widziałeś, nic nie było. Coś ci się przywidziało. Okej, nie mamy niestety... To jest chyba dobry miecz. O, minimum zręczność 8, to może nie. Natomiast tutaj minimum siła 7. Okej, nie jesteśmy dobrzy, ale musimy wyglądać jak żołnierz, więc musimy mieć uzbrojenie. Więc jako tako po japońsku. Wyglądamy jak żołnierz przecież, to nie powinni nas tutaj... Kurde, się trochę bać ja. Okej, jesteś na terenie prywatnym, nie powinien nas zauważyć. Chcemy strzałę. Przede wszystkim chcemy ten... Ktoś idzie. Chcemy ten łuk. On jest tam, już wchodzi. To jest trudne, chcemy strzały, chcemy strzały. Okej, okay, jego tam nie ma. Jeszcze jest drugie miejsce, więc chcemy strzały i igłę mieć. I to nam chyba wystarczy. Po cichutku, pęczek drutku teraz. Okej, jesteśmy obładowani, teraz mamy za dużo. A mamy za dużo, ponieważ dopiero się obudziliśmy. Okej, ty nic nie widziałeś tutaj, to bardzo dobrze. Więc mamy teraz łuk. I pamiętamy, że nie możemy go użyć. Ponieważ strzała... Mamy ile tych strzał? Czy mamy jakieś strzały? Mamy dalekosiężne strzały 29. Igła jest 6. Okej, igła minimum zależność 6. To chyba będziemy mogli używać. Jeżeli nasza, podbiją się nasze tutaj po tym śnie, bo pamiętamy, że jak się obudziliśmy, to nasze tutaj siła jest minus 2, więc nie możemy tyle mieć ekwipunku na sobie, ponieważ dopiero się obudziliśmy, bo mamy ten cholerny koszmar, że jak się budzimy, to mamy koszmar, więc nie możemy biegać. Czy możemy sprzedać coś? Na przykład sprzedać berdysza? To są kradzione rzeczy. Więc to nie jest dobre. Ale wyglądamy jak żołnierz i tak naprawdę możemy wziąć sobie... Czekaj. Mamy miecz. Okej. Widzimy to na cieniu, że mamy miecz. Mamy tarczę i mamy łuk, który teraz zdejmiemy, którego nie możemy używać, ponieważ jesteśmy teraz po śnie i mamy jeszcze ten księżyc, symbol, że mamy mało siły, mało zręczności, nie potrafimy go w ogóle używać. I możemy biec sprintem. Czy coś sprzedać w Otawie, czy coś kupić od Otawy? Nie chyba. Jestem waszym żołnierzem. Nie patrzcie na mnie. Jestem żołnierzem. A więc teraz mamy... Co musimy zrobić? Musimy... O, tu znowu drzwi otwarte. Bo oni tu ciągle kontrolują. Ciąć. Nieważne. Oni powiedzieli teraz wziąć konia opcjonalnie. I tutaj patrzyłem na tego konia, że tam pisało nie ukraść, ale wsiąść. Więc zachowa... Ty, gdzie jest ta... Gdzie tu możemy się przespać? Okej, okay, to jest to misko, co już na mój widok upuściłeś się poprzednio. Tutaj nic nie ma. Tu jest włamywanie łatwe. Wiesz co, my sobie prześpimy jeszcze godzinkę. Mimo, że ten księżyc właśnie nam zlikwidował się, więc mamy już wystarczająco atrybutów, żeby wykorzystać naszą broń, więc, ale my chcemy zachować tą grę za darmo, nie używając tych sznapsów. Okej, jesteśmy głodni. Znowu.
Zjemy sobie jabłko i pieczoną. Która jest tak naprawdę najgorsza? Pieczone kaczki. A mamy świnkę, więc jak widzimy świnka, a pokazała nam się na dole, to oznacza, że mamy minusy też za to, że jesteśmy świnie. Czekaj, jak to jest? Gdzie wam to pokazać? A gracz, wzmocnienia, przeżarcie. Przeżarcie to jest maksymalna wytrzymałość, jest obniżona. Koszmary, które mamy dwa punkty obniżone chwilowo. Więc wytrzymałość też jest obniżona. Czyli mój... Okej, wiem co to jest. Okej, nieważne. Jest okej, który jest mój koń niby? Ten, nie? Jaki to jest koń? Sraki, nieważne. Wsiadamy na niego. Ponieważ w tą stronę grzywa mu się rusza, fajnie. On nie zareagował, myśli, że to jest nasz. A zanim to się stanie, to ja bym chciał jeszcze porozmawiać, pójść tam na górę zobaczyć. Nie mogę być sprintem, ponieważ tu jest kuchnia. Możemy zjeść jeszcze z garka? Nie, możemy porozmawiać z kucharką, co ty masz? God be with you. I z tobą też, Boże. That was a close thing this morning, eh? If you knew Sir Divish like I do, you wouldn't be so concerned. Being in prison, injured his health. Przetłumaczyli inaczej, ale polska wersja tu mi się podoba. Really? It's not for nothing he was made the king's burgrave in Prague. On był burgrawem. Oni mówią na wszystko starosta w polskim tłumaczeniu. Hetman, burgraw, to jest zupełnie co innego. I'd like to buy something from you. Of course, lad. Okej, więc możemy od niej kupić parę rzeczy. Miód na przykład jest dobry, ponieważ miód się nigdy nie kończy. Widzimy ten symbol infinity, wieczność, więc trwałość jest na zawsze. Mleko jest tylko jeden dzień. A możemy jej też sprzedać różne rzeczy. Możemy jej sprzedać tą kaczkę, która jest jeszcze taka zła. Soczewicę zaraz zjemy chyba. Tak, soczewicę zaraz zjemy. Czekaj, to jest, sprzedamy to. Za bardzo mało, ale to nic. Czy będziemy się targować o głupią kaczkę, którą właśnie ona nam dała? Wiesz co, nie. Nawet grosza nie dostałem, ale okej. Więc chcę pójść teraz na górę i porozmawiać z naszą panią Stefanią, która właśnie je tutaj ze swoim mężem. My lady. Moja lady. I'm sorry. Do I know you? To ja, Henryk. It's me, my lady. Heavens above, Henry. Why are you dressed like that? I have to bury my parents, but the guards won't let me through the gate. But you mustn't. You'll be killed. Sigismund's army has moved out. I can't just sit here. I just have to go. I still think you should stay here in the safety of the castle, Henry. But I see your heart is drawing you away from here. God go with you. Co powiesz armii Zygmunta? O, jaki my chłop jesteśmy mądry, jak mówimy do tej lady. And thanks to God's mercy and my good husband, there was no more bloodshed. But it's something else that distresses me. Co ją martwi? My mind deceives me. But I have an evil foreboding. You, my lady? Surely not. No evil could possibly come to you. I fear something bigger and worse will come. That Sigismund is only another omen. Jeszcze gorsze od Zygmunta będzie coś? Great evil. No, rzecz w tym, że ona nas nie rozpoznała. Nie możemy rozmawiać z Dziwiszem. Oni tutaj sobie jedzą. Dyskutują. To jest ten prywatny, to wyjdziemy. Widzimy tutaj, jak oni mieszkają. Tutaj właśnie sprząta ten pokój. Tu jest łóżko Dziwisza. Ono, przepraszam, ja muszę stąd wyjść. O, przepraszam. No, sorry, Dziwisz. Ja akurat chciałem, tylko stałem w drzwiach, a...
Ale na szczęście staruszek jest jak chiński prezydent Bai Den, więc on za dużo nie widzi i nie rozumie. No właśnie, no to bye bye everybody. A tutaj jest następny teren też prywatny, tak, więc my wyjdziemy stąd, bo oni się wnerwią na nas. Widzimy, oni reagują to. I co mi się podoba w tej, bardzo w tej grze? A to, że są tereny prywatne. Na przykład Wiesio 3, czyli to jest... O, tu możemy być, okej. Okay. Bardzo trudne. Możemy usiąść na tym łożu. To jest chyba pokój Stefani. Nie będziemy jej kraść, bo my się w niej sekretnie podkochujemy. Tutaj jest pokój kogoś innego. Mają swoje skrzynie. Bardzo trudne. A tutaj jest kaplica dla nich. I tutaj można zobaczyć, ponieważ pamiętamy, że oni mają swoje własne życie. Oni jedzą, rozmawiają, pracują. Wielmożni tego świata też. I oni czasami tutaj przychodzą się pomodlić razem. Mąż z żoną. Dziwisz? Ze swoją żoną. Przychodzą tu się pomodlić i możemy ich poobserwować, jak oni tu się modlą. A tam są strażnicy, nie będziemy chodzić, więc powiedziałem, że w tym odcinku uciekniemy od tego miasta, więc weźmiemy tego konia. Chciałem tylko porozmawiać z panią Lady Stefania. Czy ona nas rozpozna? Ona nas nie rozpoznała. Więc teraz jedziemy sobie konikiem. He, jestem żołnierzem! Jestem żołnierzem na koniu! Z drogi, kury, kurde! No. A nie możemy z nim rozmawiać? Nie, to trzeba zejść z konia, widzę? Czekaj, czy trzeba zejść z konia, czy po prostu możemy tutaj na koniu, czy musimy z nim rozmawiać, czy możemy... Are you blind, for Christ's sake? There's people walking here. O, sorry, rozjechałem cię koniem. Jesus Christ be praised. We need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Masz pecha. Rozumiem. All right then. But if you breathe a word about me to anyone, may the Lord watch over you. Okay. On otworzy dla nas bramę. Sorry, rozjechałem cię. Bardzo sorry. Więc teraz naprawdę nam się udało. Jesteśmy na koniu. Mamy zbroję, mamy miecz, mamy łuk. Możemy sobie jechać. I teraz mamy mapę. I na mapie nie jesteśmy pokazani, gdzie jesteśmy. Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Okay? Wiemy natomiast, że jesteśmy gdzieś tutaj, ponieważ tutaj, gdzie są chmury, tam jeszcze nie byliśmy. Więc gdzieś jesteśmy tutaj. Wiemy, że wyjeżdżamy z Talmberga. A więc wyjechaliśmy z Talmberga gdzieś. I wydaje mi się, że wyjechaliśmy tutaj. Więc pojedziemy tak. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj. Tutaj, jak widzimy, są... jakby to mam grzecznie powiedzieć, prostytucja. Tu jest kapliczka. I teraz takie rzeczy jak kapliczka możemy zobaczyć, że gdzieś tutaj jest kapliczka. Nie pokazała nam się? Nie? Serio? Tu gdzieś się powinna pokazać kapliczka. To może myśmy inaczej jakoś wyjechali. Nie, ponieważ tu są te banie. Więc tutaj są... pamiętamy, mamy jechać na Skalicę. Więc tu widzimy te białe namioty i tutaj są właśnie te kobiety, które są, no, że tak powiem, no, prostytutkami w tamtych czasach. Dobrze by się tutaj nie nabić na to. I teraz jedziemy sobie w kierunku Skalicy. Więc pamiętamy, mieliśmy... To na lewo było, więc jedziemy teraz tutaj. I trzeba po prostu się trzymać tutaj tej drogi, żeby zamek był na prawo, a my wtedy pojedziemy na północny zachód. Czyli jesteśmy w dobrym kierunku. Znowu kapliczka. I co? Znowu się nie pokaże na mapie? Okej, ta się pokazała. A ta się nie pokazała. Okej, więc jesteśmy tutaj. Na lewo będzie mostek. Na lewo jest mostek, a my kontynuujemy tutaj tą drogą. Ok, minęliśmy mostek.
I teraz dokładnie wiemy, gdzie jesteśmy, ponieważ tutaj jest ten mostek. Jedziemy teraz cały czas prosto, aż pojedziemy sobie do równa. Tu jest las, więc ta droga się kontynuuje. Będzie drugi mostek, będzie las, tu jest równa, która też chyba była spalona. Cholera, to może być niebezpiecznie. Aż do skalicy. Ja. Ja. Widzimy piękne tereny, piękne FPS-y, jak nie ma ludzi. Zjemy soczewicę, bo to się zaraz zepsuje. A jesteśmy przy żarci, samo zupą soczewicą. Więc tutaj jest ta kamieniołomy. I oni tutaj pracują. Jest obóz, możemy sobie przeczytać, możemy z nim porozmawiać, ale na razie jesteśmy na misji. Nowy poziom, wskradanie się. Przepraszam, czemu gra mi pada, nie wiem. Ponieważ uciekliśmy. I robi się teraz cutscene, filmik. Okej, okay, dlatego gra mi pada, bo się ładował filmik. Myślałem, coś się zacięło. Jak się ładuje, to powiem wam, że ten koszmar, nie wiem, co się stało, nie było go w tej grze, natomiast był w poprzednim, jak patrzę na tę grę. Trochę lagu jest, niestety. Może dlatego, że jest dym z paleniska? Widzimy, jesteśmy w skalicy. O, jaki lag. Nie widzimy kumanów. Widzimy wraki w domu, wszystko spalone. Tragicznie to wygląda. No i trupy, wszędzie trupy będą. Wyglądała wojna w średniowieczu. Zresztą zawsze tak wojna wygląda. Nie ma czystych wojen. Więc gra nas dała do skalicy od razu. Nie musieliśmy jechać przez ten olbrzymi teren. Suszone owoce są dobre, ponieważ one zawsze będą warte. Tutaj mamy grosiki. Okej, nie będziemy tutaj zbierać od tych biednych ludzi, którzy nie żyją już, tych rzeczy. Jak widzimy, jest tragizm tej sytuacji, jest niesamowity. Oni uciekali chyba do tego budynku i dopadli ich, zanim uciekli. Nie możemy wejść. Ojej, tutaj ich dopadli, zanim weszli do drzwi i spalili. Okej, no to jest okropne. To jest kompletnie okropne. Więc teraz idziemy do... Suszone grzyby są dobre. Dlaczego suszone rzeczy są dobre? Bo one są nieskończone. Okej, czytam kapliczkę. Na kapliczce są imiona, nazwiska, czynniki tych ludzi, którzy byli na Kickstarter na tę grę. To nie są czasami prawdziwe nazwiska, czasami są, w zależności jak ktoś chciał być znany. Przepraszam, że tak dużo mówię, ale to naprawdę robi wrażenie, więc idziemy teraz do skalicy. Jesteśmy w zbroi. Mamy jadło, czy jesteśmy uzbrojeni jako tako. Mamy strzałę, mamy miecz, igła, który jest... Nie mamy takiej zręczności nawet, ale nie jesteśmy dobrze
Dobrze, w tym łuk natomiast minimalna siła 2, tak i zręczność 1, to łuk możemy używać, a miecze nie bardzo, ale cóż, jesteśmy synem kowala. Kto ty jesteś? O kurde. Bandyta. Okej, on jest jeszcze gorszy w to niż my. Chociaż może nas rąbnąć. O kurde, oberwaliśmy trochę. Okej, oberwaliśmy nawet bardzo. Jesteśmy bardzo zmęczeni. I nawet taki zierzymieszek może sobie z nami poradzić. Spływaj. Bandzior. O shit, on się bije teraz. Ja w ogóle nie mam wytrzymałości. Okej, okay, a co on ma? On nic nie ma. Nawet pieniędzy nie ma. Więc jesteśmy bardzo, bardzo ranni. Gdzieś tutaj mu wyskoczy jakiś Cordelas. Zobaczymy. A co to jest? Cordelas jest minimum zręczność 3 i tak nie możemy go używać. Jesteśmy ranni, czy możemy sobie tutaj coś zrobić? Bo on nas naprawdę zrobił niedobrze. To jedzenie nie jest dobre. Okej, to jedzenie jest dobre, ale i tak jesteśmy przeżarci. Czy tutaj jest jakieś miejsce, gdzie możemy się przespać? Sen i zapis, tak? Nie mogę teraz tego robić, cholera. Nie mogę tego robić, nie mam czasu do stracenia. Gra nie daje mi zapisywać. Niech to szlak. A idziemy tam, gdzie się pali. Czy mamy jakiś nagietek, który mi da jadło, czy ja go sprzedałem, bo jestem idiota? Ja go sprzedałem, bo jestem idiota. Okej, okay, więc nie jest wielki problem teraz. A czasami jest tak, że ci ludzie od ciebie uciekli. On poprzednio ode mnie uciekł, jak testowałem tę grę. Natomiast teraz nie uciekł i zaczął się bić ze mną. A on poprzednio uciekł, jak zobaczył gościa z mieczem i z tarczą. Tak powiedziałem, tak? Mam tarczę. A mam tarczę... Mam, okej. Okay. Okej, okay, wytrzymałość miałem słabo, ponieważ jestem przeżarty. Ta świnia oznacza, że wytrzymałość mam słabo, czyli energii mam mało. I to oznacza, że każde uderzenie bierze ode mnie bardzo dużo energii. Okej, okay, teraz jest ciut lepiej. Nie chcę się bić następny raz, ponieważ to jest źle. Biegniemy. Trzeba z łuku strzelać do nich. Najlepiej w nogi, żeby ich opóźnić. Okej, okay, biegniemy. Notabene, czy mamy jakieś tutaj nagracze, coś tam? Nie chcę tego brać. Siły mamy 2. Okej, okay, co możemy? Mistrz klinczu. Daje ci 40% wyższą szansę na pokonanie twojego przeciwnika w klinczu. Bierzemy to. Twierdza, gdy blokujesz ciosy przeciwnika swoją tarczą, tracisz 30% mniej wytrzymałości. Biorę to. Okej, okay, czyli siłę mamy już 4 poziom i zużyliśmy to. Retorykę natomiast wysoko urodzony, ostateczna oferta nisko urodzona. Twoja retoryka wzrasta, gdy rozmawiasz z pospólstwem. Większość ludzi w tej grze to pospólstwo, więc weźmiemy to.
bo nasza retoryka wzrośnie, jak będziemy rozmawiali z normalnymi ludźmi. Normalny poziom natomiast, a włóczyki, im gorsze łóżko, tym lepiej śpisz. Nocny jeździec nie, męski odór asceta, to ten, czy jesteśmy mniej... To nie jest złe, 15% dłużej bez jedzenia, ale my jeszcze zobaczymy to. Okej, okay, Jesteśmy ranni w głowę, jesteśmy ranni w rękę i nie możemy się przespać i nie możemy wziąć na dietkę, bo sprzedałem to, bo jestem idiota. Okej, okay, więc tutaj mamy to miasto i my chcemy dojść tu jakoś. Chyba musimy dojść tam do tego zamku, jeśli pamiętam. Tak, musimy dojść tutaj, bo tu nasi rodzice umarli tuż przed tym zamkiem przecież. Więc tak. O cholera. Jest następny gość. Okej, okay, on uciekł od nas. Fiu. Więc jak widzimy, to to działa tak, że oni mogą od nas uciec. To nie jest tak, że oni... Zobaczcie, czy ten topór możemy użyć. Może to będzie lepsza broń. Berdysz jest 7 siła, a topór jest 1 siła, więc... A on uderza na 22, 21. No to jest 50, 40, to jest zupełnie lepiej, ale... Może użyjemy topór. Jak to szybko jest? Nie jest złe. Okej, okay, teraz są efekty specjalne, dym, więc jest problem, gra się troszeczkę załamuje, szczególnie jak nagrywam. Jak nie nagrywam, nie mam takich problemów. Ale okej. Okay. To jest tylko chwilowe. Marchewka, chleb nie, bo jesteśmy tak przeżarci. Trzeba wejść tutaj, ale tu jak widzimy brama jest spalona i zniszczona, więc pójdziemy dalej tutaj. Tam widzimy powieszonego jakiegoś człowieka. No jest tragiczna sytuacja. Tak to wygląda wojna w rzeczywistości, nic pięknego. Czy tu możemy wyjść? Ok, jak biegniemy, to witalność nam się podnosi, to dobrze. Nawet konie zamordowane są. Jeju. Ok, tam jest następny gość. A my możemy się do niego zacząć skradać tak naprawdę. Wtedy dłużej będziemy niewidoczni. Henry, nie zacznij gadać do niego teraz, jak się skradasz, proszę. Nic nie jest. Cholera jasna. Okej, to mnie teraz boli. Bierzemy teraz tarczę. Mamy lepsze statystyki teraz. Au, 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 au. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Okej, teraz go tniemy. Możemy zrobić klincza z nim, że dojdziemy blisko do niego. I możemy to wygrać. Mamy 40% szansy, ale jesteśmy i tak żółto dziobem. Anakin, mam higher ground. I teraz go dziobniemy. Gin, szczeniaku. No. Okej, okay, czarny czepiec jest dobry, bandaż jest dobry, strzała dobra, odwar z nagielków. Dobrze, odwar z nagietków to nas
Zdrowie da. To bardzo dobrze. I robocze buty chcemy. Skórzana kamizelka i to. I mamy i tak za dużo. Jesteśmy teraz... Okej, zdrowie nam wzrosło. A mamy za dużo wszystkiego. Czy mamy lepszą zbroję teraz? Mamy czarny pikowany czepiec, który założymy na siebie. Mamy ciągle za dużo tego wszystkiego. To jest pikowany czepiec, a to jest czarny pikowany czepiec. Ten jest lepszy, więc ten wyrzucamy. Który teraz ma największą wagę tutaj, żeby to wszystko wyrzucić, co jest największa waga? Okej. Berdysz, którego my nie używamy, jest warty 73, ale whatever, wyrzucamy go. Mamy jeszcze jedno do wyrzucenia, to jest skórzana kamizelka, dużo waży. Ale jest gorsza niż to, co mamy, więc do widzenia. Okej. Okay. A może to zrobimy to, żeby nie było tego cholernego kompasu, żeby było bardziej tak efektownie. Jesteśmy ciągle przeżarci, widzę. Ale to nic. Mamy grosza. Wow. Okej. Wujku Timo, nie, trupów nie bierz. Weszliśmy do miasta. Bailiff. He didn't run like me. A guy with a sword in his hand. Wow. To nie jest dobra sytuacja. Więc to jest Skalica. Pamiętamy ten fantastyczny, przepiękny... Ojeju, tu jest karczma. In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon me like me. To jest karczma. Jest tragicznie. A tutaj byliśmy przecież w tej karczmie, tu była nasza... Oh no. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Oh no. Just wait a minute. I'll take care of my parents. And then I'll come back for you. Tu jest ta karczma. Teraz widzimy, jak to wygląda. Wszystko zostało oczywiście rozwalone i zrabowane. Bo tak działają żołnierze, bo tylko to potrafią. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Nasza mama leży na naszym ojcu. First, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside my wife. Here, under the linden tree. But don't leap on. At least I can do that much for you.
Ojciec powiedział, że chciał umrzeć ze swoją żoną razem pod tą lipą. I my im pomożemy w tym. Jakiś pies. Jakiś pies. Gdzie jest pies? Nie tu. Coś wyje. Nie tu. Coś słyszę, że wyje, jak tu się pali. Co jest? Ktoś łopatę ma. Ja znam tego typa. To jest. Get away, you beast! What's going on? Zbyszek. To Zbyszek. What in God's name you do? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went from me. Isn't that mutt the butcher's? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? On broni swojego właściciela przecież. What do you care what I do? What are you doing? Ja chcę pogrzebać rodziców. Co ty tu robisz? So bury them and leave me be. No ale co się stało z Teresą? They meant to violate her. God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now I've got to take care of myself. Okay, jak ty przeżyłeś? How do you think I ran? Okay. A wiesz co? Pożycz mi łopatę. I have to dig a grave. What's it worth to you? I see you have a fine sword. How gladly trade you my spade for that. How did you come by it? No nie, to jest dla Radzika przecież. It's my duty to deliver it to you. No dokładnie. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that is. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Ojciec chciał być pochowany tutaj. Father wanted to be buried here, and I can't take this to Jacob. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. Przeszkodziłem ci w rabowaniu. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or so? End up like a butcher? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Damn straight. Spierdoli, jak szybko. O, jesteśmy zaklinowani trochę, ale mamy łopatę. Zostawimy go z jego pańciem. Nie możesz być sprintem, ponieważ... Zjedliśmy jabłko i już odblokowało nas, a możemy sprintować. No nie, no to niesamowita cena. Pies wyje, pełno trupów. A gdzie mamy pójść teraz? Mamy pójść, ach, tam pod lipę. Więc to jest tam trzeba pójść do tego zamku.
masa trupów. Tutaj był nasz ojciec Kowal. Wszystko zniszczone. Wszystko rozwalili. Wszystko. Tutaj ostatni raz rozmawialiśmy z naszą mamą. Na tej ławce. Tu jest nasz dom. Może raczej był nasz dom. Wszystko rozwalili. To była spiżarnia, którą my tak naprawdę okradliśmy, ale oni zniszczyli wszystko ze złości. Nie, jak to teraz wygląda? Tu jest ta lipa, więc my teraz zaczniemy to kopać chyba, tak? Gdzieś tutaj. Psina przyszedł. Psy potrafią rozpoznać dobrego człowieka. Oczywiście są też złe psy, które wolą złych ludzi. Też takie się zdarzają. Oh no. To niedobrze wygląda. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? You're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's gonna be needing it. Listen here. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you already know. Kill him, Runt! Aye! Cut the bastard down! To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. To nie wygląda w ogóle dobrze. Absolutnie nie wygląda dobrze. No nie powie, że będziemy się z nim bili. Długo się z nim nie pobiliśmy.
This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Ochrzcenie. Surely your father never imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. Ironia. The old man would certainly know. Twój ojciec by sobie nie wyobrażał, że chciny tego miecza krwią będą twoją krwią. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Przetłumaczyli bezbłędnie. Teresa! Co ona tu robi? Co oni tu robią? Robert! Zabrali mu jednak miecz. Znaczy nie. Moi drodzy, to jest początek gry teraz. To, co graliśmy przed chwilą, to jest prolog. To jest tak, jak przed filmem puszcza się obrazy. Teraz zacznie się prawdziwa gra. Chowali go pod lipą jednak. Robert Stalmberga, nie żaden Bożek, ale okej. Okay. Brian Blessed, wspaniały aktor. Widzimy Thalberg. To jest już inne miasto. To są Rataje, gdzie pamiętamy Radzik ucieka ze swoimi ludźmi. To jest Pilory, gdzie się bierze złodziei. Wszystkie lokacje w tej grze, wszystkie budynki są prawdziwe. Możemy pojechać do Czech i je zobaczyć. Możemy pójść na stronę internetową i zobaczyć te wszystkie budynki. Dziękujemy ci, Daniel Wawra, za wspaniałą grę. Okej, okay, to jest koszmar. Koszmar jest coś strasznego, jest koszmarny. Więc nie chcę nawet tego nagrywać za bardzo. W następnym wideo będzie tylko koszmar i pokażę go chwilowo. Jak nie będę go mógł przejść za dużo, to przestanę go nagrywać, bo nienawidzę tego.